Dzisiaj będzie pogadanka, witajcie kochani. Wiele rzeczy się nawarstwiło, o których warto powiedzieć. I też ze swojej strony może mi to sprawi ulgę, bo się wytłumaczę i wytłumaczę, jak to wszystko jest. Wiele rodziców do mnie właśnie przez ten ostatni czas, kiedy zbieramy na leczenie, pisało chorych dzieci. Chorych dzieci na guzy mózgu. Glejaki, medulloblastoma, to są inne też trochę guzy, też lokalizacja móżdżek, no bardzo dużo dzieci, generalnie bardzo dużo glejaków rozlanych, gdzie glejak rozlany to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki przeciwnik i nie ma na to lekarstwa. Ja oczywiście z takim zapytaniem kierowałam do kliniki, dawałam numer telefonu, wszystkie informacje, jakie są potrzebne i rodzice konsultowali dziecko. Niekiedy praktycznie większość z nich dostała odmowę leczenia. Z wielu powodów, ze stanu zdrowia dziecka aktualnego, czy właśnie powikłań, po operacji, po chemii, czy też z racji guza, którego nie da się wyleczyć, nie ma na ten moment leku. I wiem, że niektórzy rodzice bojkotują naszą zbiórkę ze względu na to, że Alanowi się udało dostać, Alan ma szansę leczyć się, a ich dzieci już nie. I wiem, że to jest przerażające. Wiem, że rodzice mają ogromne problemy, odbijają się od ściany, są bezsilni, wiedzą, że nic nie mogą zrobić i ta frustracja, te emocje bardzo złe, ja rozumiem wszystko i wybaczam im, bo sama bym pewnie też w takiej sytuacji tak postąpiła. No może nie obarczałabym wszystkich innych, ale jednak wiem, że to są takie emocje, że człowiek nie panuje, nie myśli racjonalnie nad swoimi myślami. Dlatego też chciałam Wam wyjaśnić, że niestety, ale tak czasami bywa, że kliniki odmawiają, czy Barcelona, czy Rzym. Rzym, który jest też bardzo dobry w guzach mózgu, których leczy, neurochirurdzy są tam bardzo dobrzy, ale czasami rodzice też za późno szukają ratunku gdzieś indziej za granicą. To też jest taka prawda. Ja dziękuję Agacie, bo rzeczywiście dzięki Agacie, mojej wice, która mi teraz nawet pomaga w tych wszystkich zbiórkach i działa razem ze mną, ona właśnie mnie zainspirowała, poleciła mi Barcelonę i dzięki niej jesteśmy tam. Ale też pierwsze pytanie, w jakim stanie jest Alan? Czy Alan jest w dobrym stanie? Bo jeżeli by był już w złym stanie, to niestety Barcelona też by się tego nie podjęła. Gdyby nie miał tej mutacji, która sprawia, że guz jest odporny na chemię, też by nas nie przyjęła. To są takie rzeczy, wszystko tak naprawdę składa się na przyjęcie, na leczenie, na nadzieję, że można wyleczyć dziecko. I ta mutacja, którą my mamy, to jest odporna na chemię, czyli guz jest odporny na chemię. I dostałam kiedyś pytanie, przecież możecie się leczyć w Polsce, czemu się nie leczycie? No właśnie z tego powodu, że w Polsce nam jest proponowana tylko i wyłącznie chemia, gdzie wiadomo, że to nie ma korzyści, że dziecko dalej będzie chore. Auto tutaj przejeżdża i się tak zapatrzyłam, że nie ma korzyści, że dziecko dalej będzie chore, że będzie tylko stan się pogarszał, bo leczenie nie będzie działało. Taka jest prawda, że niestety, ale w Polsce mam taką diagnozę, nie chcą w ogóle zaakceptować diagnozy zagranicznej. No i to nam daje szansę na leczenie właśnie w Barcelonie, gdzie na przykład właśnie rodzice, tak jak mówię, czekają zbyt długo albo czekają, aż już w Polsce nie będzie możliwości leczenia i dopiero się wybierają za granicę. Była taka mała dziewczynka, naprawdę zmarła kilka miesięcy temu, ale też rodzice odezwali się do mnie, żebym dała kontakt do kliniki w Barcelonie. Oczywiście, że ja to zrobiłam. Guz był łagodny u tej dziewczynki, ale nie dało się nic zrobić ze względu właśnie już na zaawansowanie objawów choroby, zaawansowanie tego wszystkiego, tego leczenia całego, skutków chemii. Pewne rzeczy, które właśnie przez chorobę są wyrządzone, powstają skutki, na przykład wodogłowie, czy problem z przełykaniem, no zaawansowane właśnie te problemy pooperacyjne też również. To wszystko się składa i czasami już z tego powodu klinika odmawia leczenia. No niestety tak jest i nic na to nie poradzimy. Ja rozumiem frustrację rodziców,
Ale też to dla mnie jest bardzo, bardzo ciężkie zrozumieć też, że moje dziecko nie może, to ja twojemu zrobię na złość, żeby twoje też nie mogło właśnie z powodu nawet finansowych zebrania pieniędzy na zbiórce. I bardzo przykro, bo ta dziewczynka zmarła, a mogłaby być dalej leczona w odpowiednim czasie, jeśli by się zgłosiła. Ale niestety w Polsce lekarze trochę, że tak powiem, tą sprawę pobłażali, bo to guz łagodny, no i doszło do odejścia dziewczynki małej. Teraz też zmarł taki chłopczyk, który walczył 3 lata z guzem meduloblastoma na móżdżku. I też w czerwcu było źle. We wrześniu odmówili leczenia w Polsce i rodzice się zgłosili do mnie w październiku przez Ewcie, która nam teraz bardzo pomaga. I też dałam namiary i wszystko, no ale Barcelona odmówiła leczenia, no bo już było za późno, za późno. Dlatego chciałabym wam powiedzieć, że no niestety to też nie jest taki świat kolorowy, jakimś wygląda i też trzeba dostać się do tych szpitali. Ja jestem taka też troszeczkę na świeczniku, plus wiadomo, że Alan ma w opisie zbiórki Barcelona i właśnie rodziców, jak szuka ratunku, to właśnie znajduje. Tylko, że tutaj no właśnie pod uwagę bierze się różne rzeczy, jak i mutacja, jak i guz, jak i lokalizacja, jak i stan faktyczny zdrowia dziecka. No a z glejakami bardzo ciężko jest wygrać. Ja też cały czas dostaję, a wiesz, musisz się pożegnać, bo moja mama zmarła, to jest bardzo groźny przeciwnik. W ciągu kilku miesięcy są takie sytuacje. A ja mówię zawsze, ja wiem, że my mamy szczęście w nieszczęściu, że niestety na te glejaki nie ma, że tak powiem, ratunku. I jest mały odsetek guzów, taki jaki ma Alan, czyli że mają szansę, mają tam jakieś rokowanie i że da się przedłużyć życie. Już nie mówię o wyzdrowieniu, ale o przedłużeniu życia, że my mamy szansę. A im mamy więcej możliwości na przedłużenie tego życia, tym mamy większy czas na zdobycie tego leku, który tak naprawdę jeszcze nikt nie wymyślił, żeby całkowicie ten guz zlikwidować, żeby było czysto. No niestety taka lokalizacja, że też jest nieoperacyjny. No ale niestety rodzice piszą do mnie, chcą ratunku. Ja im tego nie mogę dać. Wiedzą, że Alan się leczy za granicą. Wiedzą, że im odmawiają zagraniczne kliniki. I to jest niestety niesprawiedliwość, bo wiadomo, świat jest niesprawiedliwy. Gdyby mieli innego guza, gdyby mieli inną mutację. Rodzice porównują właśnie swoje dzieci do Alana, gdzie mamy inne rozpoznanie najczęściej. No i to też troszeczkę boli. Dlatego bardzo proszę, nie czekajcie do ostatniego momentu. Konsultujcie. No i rzeczywiście nie róbcie tak, żeby było, że jedno dziecko jest dyskryminowane przez to, że drugie odmówiono leczenia, drugiemu odmówiono leczenia. Niestety, no nic na to nie poradzę. Ja też nie jestem w tym, żeby klinika mnie słuchała i na siłę próbowałam właśnie z tą małą dziewczynką. Proszę, pisałam, dajcie jej szansę, podejmijcie się. Klinika nieugięta stwierdziła, że nie ma szans dla tej dziewczynki, że nie jest w stanie jej pomóc. I moje błagania, niestety, ale nic nie dały. Dlatego to, że ja też się wstawię za jakimś tam dzieckiem w Barcelonie i poproszę o to, to oni tak i tak wiedzą, komu mogą pomóc, komu już nie można pomóc i sami wybierają. I ja cieszę się, że Alan jest w stanie być tam i się leczyć. Z drugiej strony tyle jest naokoło przypadków, które dzieci już odchodzą, że nie ma leczenia i to też jest dla mnie bardzo przykre. Dlatego mówię do tych rodziców, którzy wiem, że niestety, ale źle patrzą na Alana zbiórkę, bo mojemu synowi się udało, a ich dziecku nie. Bardzo proszę, abyście jednak popatrzyli na nas łaskawiej. Też walczymy właśnie w nierównej walce z guzem mózgu. I bardzo proszę, żebyście nam nie wkładali kłód pod nogi. Głowa mnie boli.
Dlatego myślę, że skończymy ten wywiad na tym momencie i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!